Siemano ludziska, z tej strony Sprytny, a to jest audiolog informacyjny i zapraszający Was również na mój profil na Facebooku, link w opisie. Także jeżeli chcecie być na bieżąco z informacjami o kanale, z filmikami, które pojawiają się również na YouTubie, warto polubić, warto śledzić, warto komentować, a jeżeli chcielibyście rozgrywać ze mną jakieś mecze w FIFA 14 czy też FIFA World, bo to jest dużo pytań, to jestem jak najbardziej chętny, czasami mam ochotę sobie z kimś pograć, a wtedy piszę o tym na Facebooku, także jeżeli będziecie lajkować fanpage, to będziecie widzieć wpis, w którym pytam Was, czy macie po prostu ochotę ze mną zagrać. Jeśli tak, skomentujcie wtedy ten wpis, a ja być może z Wami zagram. Myślę również nad czymś takim jak granie o zawodników, granie o końsy. Jeśli chodzi o zawodników, no tutaj chyba tylko w grę wchodzi FIFA 14, bowiem w FIFA World nie mam opcji wymiany kart na liście transferowej. Być może się to zmieni, mam taką nadzieję cichą, a jeśli nie, no to będzie możliwa tylko i wyłącznie walka o końsy, ale to jest tylko mój pomysł, on jeszcze się nie narodził, także czekam na Wasze opinie również odnośnie takiej możliwości. Jeżeli macie inne pomysły na serię, którą mógłbym prowadzić na moim kanale z FIFA 14 Ultimate Team albo FIFA World, chociaż głównie zależałoby mi na FIFA 14, bowiem FIFA World ma swoją serię Droga do Pierwszej Ligi, która cieszy się dobrym zainteresowaniem. Skończyła się historia mojej kariery, nie wiem czy ją kontynuować. No, z odcinka na odcinek wyglądało to tak, że po prostu coraz mniej osób oglądało tę historię i dlatego po sezonie ona się zakończyła. Zobaczymy, wprowadzam również niebawem taki mały spoiler, karierę klubem, ale jakim i kiedy, o tym dowiecie się na dniach. Być może już jutro pojawi się taki odcinek premierowy, a tymczasem czekam na Wasze propozycje. Możecie proponować serie, które gdzieś już u kogoś widzieliście na YouTubie, czy to polskim, czy zagranicznym. Jestem otwarty na propozycje. Teraz zawodnicy są tani, końsy również nie są jakimś problemem. Być może no nie chodzi mi tutaj o jakieś wielkie sumy typu kilkaset tysięcy, ale takie mniejsze, no to jak najbardziej jestem na tak. No i to by było chyba na tyle, nie ma co przedłużać. Pamiętajcie o zalajkowaniu Facebooka i udostępnieniu moich filmików oraz subskrybowaniu tego kanału. Trzymajcie się, dzięki za wszystko, cześć!